Witam. Mam dzisiaj do przeanalizowania ciekawą sytuację dziejącą się w japońskich skokach narciarskich. Mianowicie chciałbym odnieść się do sytuacji z niedawna, kiedy to podczas jakichś tam zawodów w Sapporo dobre występy zanotował Kazuyoshi Funaki. Co to może oznaczać? Czyżby powrót wielkiego mistrza, albo może dobra forma mimo 47 lat medalisty, złotego medalisty Igrzysk Olimpijskich z Nagano? Nie wiem, moim zdaniem jest to na pewno niejednorazowy występ, co pokazuje chociażby Noriaki Kasai, który jest w bardzo dobrej formie, był w bardzo dobrej formie przez wiele lat, po 40. Myślę jednak, że po tak długiej przerwie od zawodowego skakania o powrót do kadry będzie bardzo ciężko. Może faktycznie zostanie kiedyś wystawiony jeszcze jako grupa krajowa w Sapporo w kwalifikacjach. Może jeszcze na Pucharze Kontynentalnym, bo 47 lat jest to wprawdzie dużo, no ale nie aż tak, żeby nie można było skakać, co sam udowadnia. Może kiedyś jeszcze zostanie wystawiony w takich zawodach, może nawet w tym sezonie. Zobaczymy, jednak pytając się na jednym z live streamów Naokiego Nakamury, co sądzi o tej całej sytuacji i co on wie na ten temat, powiedział wyraźnie, że on widział te skoki Funakiego są dobre, ale nie wie, nie jest w stanie odpowiedzieć, czy wróci jeszcze kiedyś do kadry. Bo tutaj wcale nie mówimy o powrocie na stałe, wiadomo. Na powrót całkowity nie ma już najmniejszych szans. Jest wielu młodych, zdolnych Japończyków, którzy po prostu nokautują w swoich rocznikach konkurencję. Chociażby Kobayashi, który cały czas jest w gazie. Chociaż co mnie trochę dziwi, bo sam mówiłem, że Kobayashi nie będzie skakał dłużej lepiej niż do turnieju 4 skoczni. Patrząc patriotycznie na Kamila Stocha, no ale przeliczyłem się. Mam nadzieję, że może w tym sezonie nie będzie aż tak mocny. Będzie mocny, ale nie aż tak, aby znów wygrywać kryształową kulę. Ale wracając do tematu. Funaki jest człowiekiem, który cechował się walecznością, mocną psychiką i dobrym odbiciem. I po tak długiej przerwie może wszystko to mieć trochę niżej notowane, niż notowane miał za całej swojej kariery. Może już nie być tak stabilny, może nie być tak, że tak powiem, szybki na progu, ale jedno co będzie, co mu cały czas przybywa, to doświadczenia. Tyle lat skakać amatorsko, bo wiadomo, zakończył tak de facto karierę w 2015 roku, powrócił i skacze sobie amatorsko kiedy chce, powiedział, że on nie kończył jednak tej kariery, że to była tylko przedwczesna decyzja i powiedział, że chce jeszcze skakać, że skacze sobie amatorsko, tutaj w zawodach o puchar burmistrza w Sapporo, tutaj na różnych tego turniejach w Sapporo, po całej Japonii. Myślę, że on to jest taki człowiek jak Goldberger i Koch. Ich można porównać razem tą trójkę. Oni uwielbiają skakać i oni będą skakać do końca życia. Goldberger testuje skocznie podczas turnieju 4 skoczni. Koch testuje skocznie podczas turnieju 4 skoczni. To może Funaki by dołączył do tej trójki i testowałby skocznie w Sapporo. Warto dodać, że niedawno na swoich mediach społecznościowych Martin Koch też napisał, że skoczył ostatnio na skoczni w Villach i że leciało mu się bardzo fajnie. I znowu pojawiły się spekulacje odnośnie tego, czy to może Martin Koch, by wielki lotnik, nie wrócił do zawodowego skakania. Moim zdaniem jednak ani Koch, ani Funaki, chociaż byłby to piękny powrót, nie wrócą już na stałe do zawodowego skakania. Koch dalej będzie sobie testował te skocznie, a Funaki będzie skakał, powiedzmy, tak rekreacyjnie, jak robi to teraz, chociaż tak jak mówię, nie zamykajmy drogi do kwalifikacji w Sapporo czy innych konkursów niższej może rangi, bo tam mogą trenerzy japońscy go wystawić, chociażby dlatego, żeby przyciągnąć większą, młodszą przede wszystkim widownię, która nie widziała nigdy, jak Funaki skakał. To tyle ode mnie, taki mój krótki monolog. Dziękuję za wysłuchanie, do widzenia.